dostaliśmy przed chwilą kolejny punkt na terenie Małopolski. Kolejny punkt szczepień przeciwko COVID-19 w Limanowej. Jest to już drugi punkt w Limanowej. Pół godziny wcześniej został otwarty punkt ze Stole Szkumanicznym. Teraz na Morskim Domu Kultury. Jest to 18 punkt na terenie województwa małopolskiego. W tym punkcie docelowo powstanie ponad 40. Można powiedzieć, że Limanowa i cały powiat limanowski do tej pory zaszczepił ponad 27 tysięcy mieszkańców. Z tego 7 tysięcy osób zostało zaszczepionych drugą dawką. Myślę, że warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie jak województwo małopolskie. Osiągnęliśmy właśnie dzisiaj rano poziom, przekroczyliśmy poziom 1 miliona mieszkańców zaszczepionych, więc na tle danych z kraju, gdzie jest 12 milionów, ponad 12 milionów osób zaszczepionych, to pokazuje, że jesteśmy powyżej średniej krajowej. Myślę, że oczywiście można by dużo mówić na temat szczepień i wszyscy liczymy na to, że im bardziej te szczepienia będą rozpowszechniane, im bardziej te szczepienia będą przyspieszały, można powiedzieć, do przodu, tym prędzej powinniśmy osiągnąć tak zwaną odporność populacyjną, czyli mniejsze zagrożenie, tak abyśmy mogli wrócić wreszcie do normalności, bo chyba do tego każdy z nas oczekuje i każdy z nas już zmęczony jest przeciągającą się pandemią. Pamiętajmy o tym, to już jest kilkanaście miesięcy z różnymi obostrzeniami i rygorami sanitarnymi. Więc mając nadzieję, że mieszkańcy będą tutaj zgłaszali się na szczepienia jak najliczniej, uda nam się wszystkim pokonać tego roku.